Dzień dobry, kochani, witamy się dzisiaj z naszym hakiem, ale on mi się podoba, świetny jest. Zasadziliśmy tutaj sobie trochę roślinek, mam nadzieję, że pięknie nam obrodzą i dadzą nam tutaj całą masę simoleonów, no ale na razie, na razie jest jak jest słuchać, no ale rosną. Jak widzicie, rosną w oczach, rosną w oczach i to by było na tyle. Zobaczę, czy mogę rozmnożyć żabę, bo jak już rozmawialiśmy, żaby zawsze na propsie. Minusem jest to, że nie mamy tutaj kibelka na tej parceli. Właściwie mogłabym mu już kibelek postawić, ale tak szczerze mówiąc, to chyba od razu wybiorę się z nim na kolejną wyprawę, bo chyba wszystko, co powinnam już tutaj zrobić, już zrobiłam. Mamy czaszkę z Amazonitu, którą sobie sprzedamy. Mamy nóż do zbiorów z brązu, który sobie sprzedamy, nie będziemy tego trzymać. Coś jeszcze możemy sprzedać? No tutaj mamy jakieś podstawki pod relikt i inne tym podobne. Ja tych reliktów nie używam, nigdy nie używałam, więc je sobie zostawię, bo może sobie użyję w ramach, wiecie, rozrywki. No i w sumie to chyba tyle. Tu jest jakaś kubka do wykopania. A nie, to jest roślina. To nie, roślin wykopywać nie będziemy. Myślałam, że może coś znajdziemy, ale nie znajdziemy. Dobrze, nieważne, nieważne. E, mamy 5000 ponad, więc myślę, że jedziemy sobie do Salwadorady. Może weźmiemy tym razem naszą koleżankę ze sobą. Tak, Emma wybierze się tym razem z nami. E, Wstępne pełzaki są na tej parceli. Tu jest drogo. No dobrze. Tą najtańszą parcelę bierzemy i weźmiemy ją sobie na, na, ile możemy, na 4 dni może? Weźmy na 4 dni na razie, najwyżej przedłużymy sobie urlop albo skrócimy, zobaczymy ile nam będzie potrzebne, żeby pozwiedzać trochę dżunglę i inne miejsca. Widzę, że jesteś głodny, weź tutaj naszą e, potrajkocz trochę o ulubionym zespole, no, najlepiej by było to ją chyba dodać, wiecie co, tutaj do naszej. Yy... Dodam ją do rodziny, kochani. No bo to jednak wiecie, tak trochę bez sensu, żeby yy... ona tutaj z nami była i żebyśmy nie mogli nią sterować. Więc ja sobie ją dodam na razie do rodziny, na czas tego urlopu po prostu. Potem ją yy, wyrzucę, <grym> znaczy wróci do rodziców, ale tymczasem sobie z nami może tutaj pobyć. Dlaczegoż by nie? Czy ty kochana czegoś potrzebujesz? Nie. Ty potrzebujesz higieny i jesteś głodny, więc ja proponuję, żebyś jak skończysz tam kopać, to sobie wziął prysznic, a potem skoczymy na targ. A ty, moja droga, postanowiłaś sobie poczytać. No dobrze, czy ty masz, kochana, jakieś umiejętności? Mm, mm, tak sobie bym powiedziała, tak sobie. Można by ci coś porozwijać, żebyś nie była taka zupełnie nieumiejąca niczego, co? Nie wiem, pouczymy ją gotować. A nie ma kuchenki tutaj. Ojej! A to dziwne jest. Hmm. Ciekawe, czy była i zniknęła, czy po prostu nie ma. No dobra, nieważne. Dobrze, kochana, wiesz, tego gotować nie będziesz z tego prostego powodu, że, że lepiej jest jeść jedzenie tutejsze, prawda? Myślę, kochana, że sobie potańczysz po prostu. Włączymy ci jakąś muzykę, może, nie wiem, alternatywną. I poprosimy Cię, żebyś sobie potańczyła. Może zdobędziesz jakąś umiejętność. No. Możesz, możesz mieć umiejętność tańca. Dlaczego nie? Nie widzę problemu. Eee, co Ty robisz? Co Ty robisz? Nie, 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 nie. Żadnego brania porcji, mój drogi. Czy Ty już się wykąpałeś? Wykąpałeś się. Okej, okay, dobra, dobra. To robimy, kochani, tak, że skoczymy sobie do baru, czy też może do Muzeum Archeologicznego. Tam hm, jeszcze nie byłam. Ale no dobrze, skoczmy na razie do baru. Tak, i weźmy z nią trochę, może, pogadajmy o Salvadoradzie. Co? Weź jej. co możesz jej powiedzieć o Salvadoradzie, mój drogi? Miejscowe pozdrowienie i. I nic więcej nie mogę, ale tutaj jakaś synka do nas podchodzi. No dobra, dobra, dobra. Tak, dzień dobry, dzień dobry, jesteśmy w dżungli. Na razie zamówimy sobie jakiś posiłek, choć potargujesz się. O, kupimy kwiaty, zobaczcie. Dobrze, zakupimy dużo kwiatów. Gdzie są sprzedawcy? Są sprzedawcy, idą tutaj wspaniale. Będziesz się targował yy, ze sprzedawcami. No bo wiecie, trzeba oszczędzać, prawda? Trzeba oszczędzać nie wydawać nadmiar w nadmiarze pieniędzy. Targuj się, targuj się, targuj się. No to sobie możesz tutaj porozmawiać z tą oso osobniczką. Przyjaźnie się przywitaj. E, potem może obejrzyj sobie ten posąg. Tak, myślę, że to jest dobry pomysł, żebyś to zrobiła. A potem, no, chodź tu może właśnie porozmawiaj. Przyjazne. Przywitaj się i właśnie porozmawiaj z tą simką. Dowiedz się czegoś więcej o Salwadoradzie. Ty sobie zamówisz coś do jedzenia? Tak, zdecydowanie. Panie głodny, zamów przecenione jedzenie. Już coś zamówiłeś? To Twoje? Tak. A to ci szybki z ciebie, Bilno. Dobra. To tu sobie rozmawiasz, a ty sobie zamówisz napój. Nie wiem co to jest, ale wygląda dobrze. Weźmiemy to sobie. Dobra. Na się tym? Myślę, że tak. Kupimy sobie ten kwiat. Dokupimy sobie maczetę. Maczety nigdy za wiele. No i oczywiście jakąś. A nie, chociaż w sumie papu to nam jest niepotrzebne. Ja jestem. Bez sensu to zrobiłam. No ale dobra. Trudno. De... Generalnie. Nie, 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 nie oglądaj wyposażenia, chciałam, żebyś kwiat kupił. Akurat rzucili sporo tych kwiatów, a te kwiaty są rzadkie i bardzo potrzebne. Dobrze, tutaj jakieś takie pierdu pierdu. Co to jest? Co to jest? I czemu nie mogę tego kliknąć? Nie mam pojęcia, a tu mogę? Nie, tu też z jakiegoś powodu nie mogę tego kupić. Dobra. Nieważne, jakoś sobie poradzimy. Wydobądź tu jeszcze skamielinę. O, i mamy jakiś szmarek, to, to od razu sprzedamy. Skamieniała czaszka kosmity, za bardzo ładne pieniądze. Wspaniale. Co by tu jeszcze? Płynny. A, bo to jest ten płynny napęd. Nie, to nam nie jest potrzebne. Dobra. Damy jej tak po dwa. Może. Myślę, że więcej jej nie będzie potrzebne. W każdym razie nie będzie niezbędne. Mam nadzieję, że nam dziewczyna nie zginie. Co jeszcze? No tak, zdecydowanie to jej damy. Jeszcze coś? Chyba jeszcze to jej musimy dać. Dobra. Mam nadzieję, że to wystarczy, żeby ją utrzymać przy życiu. Jeszcze tego kwiata jej jednego damy. No tak, dobra. Ym, no, to tak sobie tutaj pogadaliśmy. Kupiliśmy, co się dało. Co się nie dało, nie kupiliśmy. Wrócimy to być może jutro. Poszukać sobie czegoś nowego. Czy ty się, kochana, napiłaś? Nie, ty się tutaj zaprzyjaźniasz z tą yy, Simeczką. Też dobrze. Też dobrze, też miło. Ale ponieważ czujecie się całkiem nieźle oboje, z tego co widzę, to lecimy od razu do dżungli. Nie ma na co czekać. Może znajdziemy w niej coś ciekawego. No, i teraz czas na kolejną, kolejne torowanie drogi maczetą. Ciekawe, gdzie tym razem nas ta ścieżka zaprowadzi. Mój drogi, zapraszam. Wyciągnij maczetę i popisz się siłą mięśni. Moja droga, podejdź tutaj. Szkoda, że nie możesz mu pomagać. Może byłoby szybciej. <grym> no, widzę, że pomagasz mu dopingując go. Uhu, uhu, uhu. On z tą maczetą flirciarski się zrobił. Jej się to chyba podoba. Wiecie, siła mięśni i te sprawy. Dobrze, moja droga, przejdź. Idź za nim. O nie, maczetę straciliśmy. Jakie to smutne. E, jaguara w dżungli. Czy jaki my mamy poziom sprawności fizycznej? Nie mam pojęcia. Przestraszymy go przy pomocy ognia. Hakelberry wskakuje za krzaki, chowając się przed nadchodzącym jaguarem, trzymając w. Pysku błyszczący przedmiot, gdy dziki kot jest już wystarczająco blisko. Hakelber wyciąga giełkę i pryska przed siebie, tworząc sporą chmurę. Wystraszony zapachem jaguar ucieka, upuszczając kryształ na ziemię. No wspaniale gratuluję, mój drogi, gratuluję Ty, moja droga, chodź tu też do nas. Ty się yy, chyba kochana, potrzebujesz wypróżnić. Proszę bardzo, tu jest odpowiedni. Odpowiedni krzaczek, myślałam, że zbierzemy awokado, ale chyba nie. Czy ty, mój drogi, możesz torować tę drogę? Nie możesz. No dobrze, to idziemy prosto, bo tu chyba nic więcej nie będziemy w stanie uczynić. Zgadza się. No więc zapraszam Was oboje, proszę, podejdź tutaj. Co Ty robisz, kochana? Aha, oglądasz obiekt. No miło. Proponuję, żebyś może Ty tym razem tutaj przekopała ten kopczyk. Zwykle to on to robi, ale dzisiaj pozwolimy to zrobić Tobie. No i zaraz zobaczymy, co tu jeszcze znajdziemy na tej drodze ku a, kolejnym przygodom. Na drodze ku kolejnym przygodom znajdują się kolejne pnącza, więc mój drogi utoruj drogę maczetą. Widoki są wspaniałe. Chyba będę chciała, żebyście sobie zrobili więcej zdjęć, tak sądzę. Może założycie konto na Instagramie, na którym będziecie pokazywać zdjęcia ze swoich wypraw, co? Jak myślicie? Czy to jest dobry pomysł? O, miałam mu kupić aparat i tego nie zrobiłam. Ciekawe, czy mogę go kupić. Chyba nie. A może muszę sprawdzić, czy mogę go kupić na targu. Super. Na targu, albo jeśli nie na targu, to tutaj. Czy mogę zrobić zakupy? Kup prezenty. Może, może się da. O tak, mogę kupić aparat cyfrowy, ale hmm, drogi jest bardzo. A tam, co mi szkodzi? Mogę od razu kupić najlepszy, będę już miała i będę miała spokój. Na razie nie są nam pieniądze potrzebne, nie? A jak się kupuje sprzęt, to trzeba kupować dobry. Wiecie, chytry dwa razy płaci, nie? Drapieżne pnącza. Huckleberry zauważa w gęstwinie coś błyszczącego, kiedy podchodzi bliżej, odkrywa, że pnącza delikatnie się poruszają, a pomiędzy nimi tkwi stary, podarty but. Czy to znaczy, że jakiś podróżnik zakończył swą wyprawę w tym miejscu? Czy Huckleberry powinien spróbować wydobyć błyskotkę, czy też odejść, zostawiając niebezpieczną roślinę w spokoju? Wyższy poziom umiejętności ogrodnictwa zapewni lepsze rezultaty. Yy. Dobrze, zużyjemy przynętę na nietoperze, bo niestety nasze umiejętności jeszcze pozostawiają sporo do życzenia. Huckleberry odkrywa, że pojemnik z przynętą na nietoperze plazmowe, który ma w kieszeni, może się okazać wspaniałym sposobem na odwrócenie uwagi rośliny. Powoli wypuszcza porażone muchy i patrzy, jak pnącza zaczynają pełznąć w, jego, w ich kierunku. Hura! Skarb należy do niego. Cudownie. Nasza tutaj przyjaciółka jeszcze kopie, jeszcze, ale już właśnie już skończyła, więc zaraz do nas dołączy. Dobra, hak. Gdzie ty jesteś, kochany? Aha, przeszedłeś sobie tutaj. Dobrze, jej każemy podejść i już się rozglądam, co też tutaj znajdziemy ciekawego. Ona jest głodna. Czy ona ma coś do jedzenia tutaj w tym swoim wyposażonku? Ma jakiś obiad na wynos. Chyba od nas, nie mam pojęcia czy on się nadaje do jedzenia, ale jeśli się nadaje to spróbujemy go spożyć. Yy, czy ty jesteś głodny? Nie jesteś głodny, ale myślę, że mógłbyś może wciągnąć intelektówkę, wigorówkę, nie wiem. Coś byś mógł zjeść. <noise> o nie, to zdecydowanie nie jest yy, nie nadaje się do jedzenia. Kochana, nie spożywaj tego absolutnie. E, może weź. E, pogadaj z nim przez chwilę. Weź tutaj. Dziel się z nim genialnymi pomysłami. Oboje jesteście mega flirciarscy, więc proszę bardzo, pierwszy pocałunek. Myślę, że absolutnie jest to doskonałe miejsce, żeby to uczynić po raz pierwszy. Cudownie. Hak, masz ten aparat? Wspaniale, wiesz co, kochany? Chodź tu. Oj. Coś tutaj cię zaatakowało właśnie. Tak, pajączki. Aaaa, fuj, fuj, fuj. Ale okazuje się, że Huckleberry ma nieproszonych gości. Sim uważa, że to doskonały moment, by wyciągnąć doktora Parkera. No, wspaniale. Chciałam, żebyś tu podszedł. Ty, kochana, czy możesz tu zebrać? Niestety, roślina teraz nie rodzi. No, trudno. Też tu podejdź. Zrobimy z tego punktu widokowego jakieś piękne zdjęcie. Zrób zdjęcie, mój drogi. O oh maj! No cudowne, ale zrobimy duże. E oddalimy trochę. Czy coś jeszcze mogę zrobić? <grytanie> Nie, zdecydowanie w poziomie. Dobra. To będzie jedna focia. Boże, jak tu pięknie! Zobaczcie, tutaj widać na dole ten. Tu będzie druga focia. Tu będzie trzecia focia. I świateło! O, zobaczcie, a tam widać świątynię. Super. Dobrze, i kochany, jeszcze bym chciała, żebyś zrobił zdjęcie z Emmą. W tych pięknych okolicznościach przyrody. Oczywiście, zdjęcia sprzedamy. Oj, Emma została zaatakowana, ale widzę, że świetnie sobie radzi. Wspaniale, kochany, robimy zdjęcia. No cudownie. Oczywiście, duże. Jeszcze zrobimy trochę, oddalimy, żeby choć troszkę było widać. Wspaniale. Zdjęcie numer jeden. Zmienimy. O, jaka piękna poza, czy wy to widzicie? Cudowne. O nie, te zdjęcia to sobie chyba zostawię. No i takie zabawne też cudo po prostu. Ui, strasznie mi się to podoba. Dobra, e, idziemy dalej. Idziemy dalej, chociaż ktoś tu jest głodny, to proponuję, żebyś sobie wciągnął tutaj awokado. Czy ty, kochana, też jesteś głodna? Też jesteś trochę głodna, ale masz tylko flirtówkę. Zaraz coś, ci, zaraz coś ci damy. Odpuszczamy sobie bal, już to ustaliliśmy. Balem nie jesteśmy zainteresowani. Moja droga, proszę bardzo, zjedz tost z serem. Wiesz co, widzę, że masz pradawny kościany pył. Znaczy na razie go zachowaj, ale potem go przekażesz yy, naszemu hakowi, bo jemu bardziej się przyda podczas wypraw. No ale, ale na razie, póki jesteś z nim, to spoko. Dobra, idziemy dalej. I tak jak ja wam już kiedyś mówiłam, ja zawsze poruszam się w prawo, zawsze w prawo a to mi zostało, kochani. Utoruj mój drogi drogę maczetą. To mi zostało z gry w Wolfa. Nie wiem czy znacie, taka bardzo, bardzo stara gra z lat 90., na pewno nie wiem czy jeszcze nie z 80., tak wam szczerze powiem. Ja w nią grałam, jak chodziłam czasami odwiedzać czwarte w pracy. Jeszcze to był, tata jeszcze miał wtedy Windowsa 3.11, nie wiem, niektórzy z was mogą pamiętać ten stary system. No, i właśnie zdarzało nam się wspólnie grać w Wolfa. Znaczy, wspólnie grać. Grałam albo ja, albo tata, a drugie z nas oglądało grę i podpowiadało. I po prostu tata mnie nauczył tej zasady, że żeby się nie zgubić, to zawsze idziemy w prawo. W końcu dojdziemy do wyjścia. Okej. Okay. A i widzę, że robicie się już powoli śpiący. Ale w porządku, w porządku, szukamy tutaj sobie. Tam widziałem jeszcze kopczyk, którego nie przekopaliśmy. Będę musiała to zrobić. No, ale na razie torujemy drogę maczetą. Chodź tu, moja droga, podejść. Nie wiem, czy ty możesz mu pomóc. To by było. To by było najlepsze, gdybyś mogła mu pomóc, ale chyba się nie da. No, i znów zgubiłeś maczetę. No, trudno, trudno. Kochana, przejdź. A jej, jej, tajemniczy postument. W samym sercu dżungli ukryty jest tajemniczy obiekt, który wygląda jak rodzaj pradawnego postumentu. Spoczywa na nim mieniący się pięknym blaskiem skarb. Ktoś najwyraźniej zostawił go tu specjalnie. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by go sobie przywłaszczyć. Jak zachowa się Hakelbery? Weźmie go, czy zostawi. Zabierz skarb, wyższy poziom wiedzy o salwadoryjskiej kulturze zapewnia lepsze rezultaty. Zepchnij skarb maczetą, zużywa maczetę. Maczety to nam ostatnio brakuje, ale Hakeler ma dość wysoką wiedzę, więc zaryzykuje. Błyszczący skarb wygląda niezwykle kusząco, i hakalbery walczy, by nie zignorować wszystkich zasłyszanych ostrzeżeń o pułapkach czychających w dżungli. Gdy sięga po połyskującą nagrodę, przez przypadek aktywuje pociski totem, które wypluwa z siebie mistyczny ogień. Hakalbery unika poparzenia dosłownie o włos. Uff! Dobrze, chociaż. Au! <gryw> o biedny. No dobra. Słuchajcie. Przeżyliśmy, choć jesteśmy nieco brudni i nieco zmęczeni, ale widzę, że on tu sobie zaraz poradzi, umyje się, ugasi i będzie wszystko dobrze. Pociesz go, moja droga. Ojej, a czy ty mu coś tu, tu, ten, tam, tu, tu? Nie, przeproś go, nie wiem co zrobiłaś, ale go przeproś. Nie wolno się kłócić, kochani. Proszę. <grym> mm, dobra. Yy, zaraz pozwolę Wam odpocząć, ale widzę, że tutaj znajduje się jakaś skrzynia. Skrzynie oczywiście skarbów. Otworzymy i zobaczymy, co się w niej znajduje. Wylądowaliśmy chyba na uroczej polanie, więc yy, no, myślę, że to jest czas, żeby się może przespać, co? Och, bardzo doceniam, że znajdujesz dla mnie czas. Jakie to miłe, jakie to słodkie. A w ogóle, mój drogi, co ty byś chciał? Boisz się ognia? Chciałbyś pogadać z tatą? Hmm. Dostrzeć pozytywy i się umyć. <grych> Cudownie. Nie wiem, czy ci zaliczy, jeśli do taty zadzwonisz. Hakalbery znalazł w skrzyni skarbów niesamowite obiekty. Zaraz zobaczymy, co znalazłeś. E, a chciałam, żebyś w pierwszej kolejności, w takim razie, zadzwonił do taty. Myślę, że to jest taka nawet pora, która ma sens. Porozmawiaj z nim. Nie wiem, czy ci to zaliczy y, twoje pragnienia, ale mam nadzieję, że tak. A widzę, że nasza y, Emma postanowiła popatrzeć w gwiazdy. Nie będę jej przeszkadzać. Myślę, że to jest całkiem niezły pomysł, żeby tak właśnie spędzić czas na tej polanie. Ale jeszcze się rozejrzę, czy będzie tu coś na przykład do wykopania, albo na przykład miejsce do ryb połowienia, wiecie. Miejsce jest urokliwe. Szkoda, że nie można się tu kąpać w tej wodzie, chyba. Ale chyba jeszcze nie było opcji, znaczy chyba na pewno nie było opcji pływania w tym dodatku, a szkoda. No dobrze, moi drodzy, oni są zmęczeni i głodni, więc Huckelberry yy... o, też postanowił popatrzeć w gwiazdy. Szczerze Wam powiem, że podoba mi się ten pomysł. Na pewno też bym to zrobiła, gdybym była na ich miejscu. Rozmnożymy kolejną żabę. Wyjmiemy, umieścimy sobie w świecie namiot, umieścimy sobie w świecie naszą lodóweczkę, również. Ona się robi. Podejdź tu, kochana, nie wiem po co Ty tam poszłaś, ale podejdź tutaj i weź sobie, zjedz coś na szybko. Mogą być płatki zbożowe. Ty, mój drogi, też zjedz coś na szybko. Też mogą być płatki zbożowe. Chyba muszę im kupić ognisko. Ok, przeszkadzałaś mu. Bo teraz podejdź tutaj. On sobie weźmie płatki zbożowe. Kochana, nie siedź na tym teraz. Podejdź tu. Właśnie, o to mi chodzi. Oj, nie, atak pszczół. Wredne są te pszczoły straszliwie. W złym miejscu się chyba rozłożyliśmy. Ojejku, czy teraz ty byłeś dla niej niemiły? To ją przeproś. Rozmawiaj o zimnej pogodzie. Poznaj ją bliżej. No i skoro ona jest bardzo flirciarska, to korzystamy absolutnie tutaj z okazji. Damy jej intensywnego całusa. O, znowu atak komarów. O nie, i atak psz pszczół. Straszne. To i naprawdę chyba żeśmy się w złym miejscu rozłożyli. No dobra, kochani, dlaczego nie możecie barabara w namiocie zrobić? Haha, ha, ha. może dlatego, że jesteście nastolatkami. W porządku, kochani, no to wysyłam was w takim razie do spania. Aha, chyba trzeba przestawić namiot. <laughs> Schowaj go do wyposażenia. Przestawimy go tutaj. No dobrze moi drodzy nasi simowie, idą spać. Jutro będą nadal yy, zwiedzać kolejne miejsca w dżungli, a ja tymczasem się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i bawiliście się przednio równie dobrze jak ja. Zapraszam Was na inne filmy na moim kanale i życzę miłego simowania. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia i pa! pa.